Świat, polityka, USA, trzęsienie na amerykańskim rynku ubezpieczeń trwa. Polisowe zawirowania w USA ciągle trwają. Prezydent Barack Obama bezwarunkowo narzucił Amerykanom nowe polisy ubezpieczeniowe, znane jako Obamacare. Potem został zmuszony do wykonania kroku w tył. Schody zaczęły się w chwili, kiedy nie zadziałał serwer obsługujący nowe ubezpieczenia. Amerykanie nie mają możliwości zapisania się do ubezpieczalni tworzonej pod auspicjami rządu federalnego. Obamacare nie działa, a wielu ludzi już 15 grudnia musi podpisać nowe umowy, aby mieć polisy. Firmy ubezpieczeniowe wobec zatwierdzonego przez Kongres USA prawa wypowiedziały polisy milionom klientów, bo ich programy ubezpieczeniowe nie spełniały narzuconych wymogów prawnych. W zaistniałej sytuacji prezydent przedłużył jeszcze na rok stare warunki obowiązywania polis, ale nie dał ubezpieczycielom żadnych instrumentów. Ubezpieczyciele, którzy dotąd bezradnie rozkładali ręce i zwalali wszystko na Obamacare, teraz dołączyli do gremium zdenerwowanych. Czas zmuszających do odnowienia polis od 1 stycznia jest ich zdaniem tak krótki, że nie będą w stanie ogarnąć całego rynku i potrzebują pomocy państwa, a państwo tym razem się nie kwapi. Wojna nerwów trwa, a rynek biernie się przygląda. Tanie ubezpieczenia stały się dla wielu zbyt drogie, a świadomość, że stare mogą obowiązywać jeszcze tylko rok, po czym i tak się je straci, niekoniecznie zachęca do jakichkolwiek kroków zmierzających do wydawania pieniędzy na inwestycje z góry skazaną na upadek. Niesłowność prezydenta też już zrobiła swoje. Obiecał Amerykanom, że jeśli nie chcą zmieniać swoich polis, będą je mogli utrzymać. W praktyce się okazało, że tworząc system ujednoliconych norm i podstaw dla ubezpieczenia, nie ma możliwości zachowania polis, które kolidują z przyjętymi zapisami, które, jak mówią Amerykanie, przyjęto wbrew ustawie zasadniczej, po cichu, bez konsultacji i bez przeczytania, mimo że to właśnie Kongres zdominowany przez demokratów większością głosów akceptował nowe prawo. Wdrożenie Obamacare miało dać możliwość ubezpieczeń rodzinnych, dzięki którym więcej osób objętych byłoby programem ubezpieczeń. Dotacje państwowe miały zapewnić dostęp do podstawowych świadczeń medycznych osobom, które dotąd nie posiadały ubezpieczeń, a i zwiększyć standard świadczonych usług medycznych. Barack Obama chciał też znieść podatek, jaki naliczany jest przy zakupach profesjonalnego sprzętu medycznego. Przeciwni wszelkim takim zmianom są Republikanie, to też z wielkim entuzjazmem przyjęli fakt wycofania się prezydenta z wprowadzenia Obamacare już teraz i zalecenie powrotu do systemu ubezpieczeń obowiązującego dotąd. Powiedzieć trudno nie jest, ale powrót do poprzedniej wersji ubezpieczeń jest już bardziej skomplikowany. Ubezpieczalnie wyrzuciły na śmietnik polisy, które nie spełniają wymogów. Eksperci do spraw ubezpieczeń mówią, że pojawiło się wiele przeszkód uniemożliwiających odnowienie starych zasad na rok 2014. W internecie nawet pojawiły się specjalne poradniki instruujące osoby, które stanęły przed faktem utraty ubezpieczenia, a teraz mają prezydenckie słowo, że swoją starą polisę mogą odnowić. Barack Obama w zaistniałej sytuacji okazuje się, że szybciej mówi niż działa. Najpierw nakazał przywrócić stare polisy, a dopiero później zaplanował spotkanie z prezesami największych firm ubezpieczeniowych. Tematem spotkania miały być indywidualne medyczne czy zdrowotne polisy ubezpieczeniowe. Pierwsze komentarze są bardzo ostrożne. Większość firm ubezpieczeniowych orzekła, że potrzebuje czasu na odpowiedź w sprawie ewentualnego wznowienia polis ubezpieczeniowych. Są jednak i takie firmy, które definitywnie nie zgadzają się na prezydenckie diktum. Ci, którzy poprosili o czas, mówią, że najpierw muszą sprawdzić, jaki odsetek polis został zlikwidowany zarządzeniem prezydenta. Muszą też policzyć, czy ponowne przyjęcie do siebie zlikwidowanych polis na starych zasadach będzie miało finansową rację bytu w puli przeznaczonej na pokrycie ewentualnych roszczeń. Pod lupę musi być też wzięty okres oferowanych usług, ponieważ w związku z zapowiedzią wprowadzenia nowego prawa zmianie uległ też cennik świadczeń. Tytaniczna praca, jaką wykonano wysyłając do klientów wypowiedzenia polis, teraz musi zostać powtórzona, a to dlatego, by po raz kolejny przedłożyć im ofertę odnowienia polis, bo jak się okazuje, do starych planów trzeba dołożyć korektę w postaci niezbędnych obecnie wymogów. Jeśli już ten etap zostanie pokonany, to pozostanie ubezpieczycielom czekać na ewentualny odzew ze strony klientów i dokończenie transakcji z narzuceniem kursów wymuszanych przez istniejące wytyczne.
To zdaniem firm ubezpieczeniowych praca na kilka miesięcy, a tymczasem z mocy prawa zostało im 30 dni na podjęcie tych wszystkich działań, by odnowienie polisy mogło zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Proste z pozoru czynności, już tak oczywiste w nowych warunkach nie są. Ubezpieczyciel, mimo danego przez prezydenta słowa, może odmówić wznowienia polisy, jeśli nie otrzyma zezwolenia Państwowej Komórki Regulującej Rynek Ubezpieczeń. Kontrolerzy regulacji rynku ubezpieczeniowego z Waszyngtonu już teraz nie chcą zezwolić na rozszerzenie puli o element powrotu polis anulowanych przez rozporządzenie o nowych standardach ubezpieczenia. Dlatego szereg firm ubezpieczeniowych stoi na stanowisku, że konieczna w tej kwestii będzie ingerencja państwa, która powinna pomóc w usunięciu barier, które sprawiają, że trudno dokonać zmiany w tak krótkim czasie. Klienci według obowiązującego prawa nadal mają czas do 15 grudnia tego roku, aby wykorzystać szansę na zmianę ubezpieczenia zdrowotnego i mogą zarejestrować się w opcji, która obowiązywać będzie już w styczniu. W tym wariancie trzeba się liczyć z wyższymi składkami, bo tego wymaga prawo. Klienci jednak w tych opcjach mogą liczyć na ulgi podatkowe, które z pewnością pomogą im w opłacaniu rachunku. Ci klienci, którzy nie kwalifikują się do dotacji, powinni przejrzeć się ofertą spoza puli. Szeroki wachlarz takich ubezpieczeń jest dostępny na tzw. giełdach socjalnych. To tam z pewnością otrzymają pełną informację o dotacjach, które można pozyskać, a agent może ich użyć, korzystając z instrumentów udostępnianych przez państwo. Wiele firm ubezpieczeniowych wykorzystuje istniejące na rynku zamieszanie i dąży, jak piszą amerykańskie media, do odnowienia polis w terminach wcześniejszych, by zapewnić swoim klientom ochronę w tym niepewnym czasie przez większość 2014 roku. Mój serwis.blogspot.com